Od dzisiaj szczepione będą osoby w wieku 69 lat. Przewidziano dla nich preparat AstraZeneca. W przypadku seniorów w wieku 66 i 65 lat dziś ruszyła rejestracja. W Polsce do tej pory zaszczepiło się ponad 5 milionów osób, z czego 1 700 tysięcy drugą dawką. W ostatnich dniach program szczepień zwolnił, bo coraz większe obawy towarzyszyły Polakom w przypadku preparatu AstraZeneca. W ostatnich dniach o kilkadziesiąt procent spadła liczba osób rejestrujących się na szczepienia szczepionką firmy AstraZeneca. O kilkadziesiąt procent wzrosła też liczba osób, które umówiły termin szczepienia, później nie pojawiły się w punkcie szczepień. W takich punktach zalega tysiące niewykorzystanych dawek. Takie osoby spadną teraz na koniec kolejki. Najwcześniej będą mogły zaszczepić się wtedy, gdy szczepionka będzie ogólnodostępna, czyli za kilka miesięcy. Jeśli ktoś się nie zgłosił na umówiony termin, to będzie musiał czekać na uruchomienie już pełnych populacyjnych szczepień. W odpowiedzi na obawy Polaków rząd podjął decyzję o zmianie w harmonogramie szczepień. Dzisiaj ruszyła rejestracja dla osób w wieku 66 i 65 lat. Czyli seniorów, którzy urodzili się w roku 1955 i 1956. Do środy otwarta pozostaje rejestracja na szczepienie dla osób starszych w wieku 67, 68 i 69 lat. Od jutra rusza rejestracja dla kolejnych 5 roczników. Czyli osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem, będą mogły się od wtorku rejestrować. Od dzisiaj szczepione są osoby w wieku 69 lat. Zapadła decyzja, że podawany będzie im preparat AstraZeneca. Europejska Agencja Leków wydała decyzję, w której przekonuje, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna.